Jarek Ratajczak, witam Państwa w programie Co tam Panie w polityce. Dzisiaj naszym gościem jest pani Ewa Mańkowska. Witam serdecznie. Witam panie redaktorze, witam Państwa serdecznie. Od środy nowa wicewojewoda Dolnośląska. Miło mi panią gościć. Dziękuję. Długo pani kazała na siebie czekać. Znaczy, to chyba jeden z najbardziej wyczekiwanych wicewojewodów w kraju. Najwcześniej powiedziany, najwcześniej wypuszczony do mediów, powiedzmy. Nazwisko padło najwcześniej. Ale to nie jest tak do końca, dlatego że powołanie wszystkich wicewojewodów nastąpiło prawie że równocześnie. Mam wrażenie, że wtedy 15, właśnie kiedy pan premier Donald Tusk podpisywał nasze nominacje. Ja mam wrażenie, że to też było związane z tym, że były inne zajęcia w tym momencie, czyli była końcówka prezydencji, potem były te takie kontrowersyjne różne sprawy i pewnie było z tym związane. No, ale... A nie miała pani dość czekania? Ja już jestem na tyle spokojną osobą, że cierpliwą tak. I potrafię czekać. A może wicewojewoda nie jest potrzebna na Dolnym Śląsku? Wojewoda Skorupa doskonale sobie radził. Myślę, że to jest pytanie do pana wojewody Marka Skorupy, bo wydaje mi się, że jest naprawdę zmęczony. Jest tych rzeczywiście czynności bardzo dużo, bardzo dużo. Także jeżeli kiedyś w województwie dolnośląskim, wtedy wrocławskim jeszcze, było 4 wicewojewodów, no rozumiem, że jest w tej chwili rozdział funkcji między Urzędem Wojewódzkim a Urzędem Marszałkowskim, prawda? Więc tam na pewno część zadań przeszła, ale to się nie da. Poza tym jest taka reguła, że wojewoda musi być na miejscu, przynajmniej jeden wojewoda musi być na miejscu na terenie województwa. Także proszę mi powiedzieć, jak to się da zrobić, że się jest jednym... Bez urlopów, bez zwolnień. To nie da się. To po prostu się nie da. Państwo już podzieliliście się obowiązkami. Wojewoda Marek Skorupa bardzo panią chwalił, kiedy mówiło się o pani kandydaturze. Rzeczywiście się doskonale rozumiecie, doskonale się dogadujecie? Znamy się dość długo, bardzo długo z samorządu znam pana wojewodę. Potem nasza współpraca była bliższa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. I myślę, że tu dobre jest to, o czym żeśmy rozmawiali, o czym mówił pan wojewoda, że nie będziemy dzielić pionowo. Tylko po prostu nie będziemy kompetencji rozkładać, na przykład, że ja odpowiadam za rolnictwo, czy ochronę środowiska, czy szkolnictwo, czy cokolwiek innego, tylko że po prostu zastępujemy się w całości. Tutaj jest w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej jest takie określenie, że wojewoda sprawuje swój urząd przy pomocy wicewojewody. I to my dokładnie będziemy w ten sposób postępować. Czyli w całości będę zastępować pana wojewodę. No i myślę, że to nam jakoś dobrze będzie wypadało. Wojewoda Marek Skorupa z nominacji Platformy Obywatelskiej, pani z rekomendacji Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo nie jest pani członkiem PSL-u. On nie miał tutaj za dużego wyboru chyba, nie? To, co koalicjanci uzgodnili, na to musiał się zgodzić. To znaczy, pan wojewoda wnioskował o powołanie mnie, ale oczywiście, że kandydatura została podana ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie, taka jest prawda. Jaki wpływ będzie miała na panią PSL? Trudno. Bo nie jest pani członkiem. Nie jestem członkiem. Ale jest pani też była pani kandydatem PSL-u w ostatnich wyborach samorządowych. Myślę, także widać, że to są bliskie pani. Myślę, że po prostu na tyle przyzwoitość nakazuje, że wywiąże się ze swoich, znaczy zobowiązań jako takich nie ma. No będziemy realizować politykę rządu. Rząd jest koalicyjny, a my jesteśmy od tego, żeby tą politykę rządu realizować. Nie tworzyć ją tutaj, tylko przekładać ją na teren Dolnego Śląska. Temu służy Urząd Wojewody. Mówi pani realizować politykę rządu w takich ważnych, głośnych sprawach. Emerytury. Do kogo jest pani bliżej? Do Platformy czy do PSL? Powiedziałabym, że jestem po środku, a jeżeli chodzi o emerytury, myślę, że to w tej chwili troszeczkę jest szumu medialnego, troszkę jest może i za głośno na ten temat. I za dużo się mówi tutaj wypowiedź ostatnia komentowana w różnych, ja myślę, że to w różnych i mediach i w różnym naświetleniu. Ja myślę, że koalicja spokojnie dojdzie do porozumienia i te sprawy będą uregulowane przede wszystkim dla dobra nas wszystkich, prawda? Bo nie czarujmy się, że to jest system w tej chwili dobry do końca. Do Urzędu Wojewódzkiego trafiła pani z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niektórzy się zastanawiają, niektórzy się dziwili, dlaczego
Po co pani ta zamiana? Nie było źle w funduszu? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze i bardzo mile wspominam ten czas. To wielka odpowiedzialność, ogromne pieniądze publiczne, możliwość zarządzania, możliwość pomocy samorządom. A przyznam się, że ponieważ no nie ukrywam, że kariera moja zawodowa się kończy. 43 lata już pracuję, także to może już jest. I to zwieńczenie kariery zawodowej w jakimś sensie no ładnie się mi układa. Jestem wdzięczna za tą nominację, bardzo jestem zaszczycona tym, czuję tą wielką odpowiedzialność, ale wyzwania nowe zawsze mnie, że jak powiem, podkręcały. A kto panią zastąpi w funduszu? Nie wiem, nie mam. Tu decyzja nie ma. Będzie tu jest należała decyzja, do oczywiście zarządu będzie województwa. Tak? Będzie zależała do Rady Nadzorczej i Zarządu Województwa. Mam nadzieję, że będzie jak najlepsza. I życzę im tego z całego serca, bo tęsknię już za nimi trochę. Ale propozycję objęcia funkcji wicewojewody już pani miała w swojej karierze. No miałam 8 lat temu. I co? Jakoś wtedy nie byłam gotowa na to. Jeszcze przyznam się, że pracowałam na uczelni, niezależnie od ośrodka doradztwa rolniczego. Wtedy, że tak powiem, kariera moja naukowa troszeczkę się jakoś tam starała rozwijać. Bardzo byłam zadowolona z kontaktu ze studentami. Musiałabym zrezygnować z tego wszystkiego. I to chyba jeszcze było za wcześnie dla mnie. Teraz przychodzi taki moment, kiedy mogę się temu poświęcić. A może teraz jest łatwiej, bo wojewoda z Platformy, marszałek z Platformy, nie ma tej silnej opozycji, nie ma tutaj tarcz na linii. Nie ukrywam, że naprawdę takim argumentem wielkim dla mnie to był pan wojewoda Marek Skorupa. Bo wiem, z kim będę pracować i wiem, że mogę na tym człowieku polegać. Najbliższe cele, jakie pani sobie stawia w urzędzie wojewódzkim? W tej chwili, powiedzmy, to jest siódmy dzień kalendarzowy licząc, a czwarty dzień, gdzie staram się przenieść do Urzędu Wojewódzkiego i zbadać tajniki, bo to nie jest w końcu takie proste, to się tak wydaje, to jest rzeczywiście młyn. Także nie można tu opowiadać, że urzędnicy nic nie robią. Jest to bardzo dużo spraw i przyzwyczajam się do nich, staram się uczestniczyć w spotkaniach. Staram się przyjmować już interesantów, którzy do mnie przychodzą, ale myślę, że tak na dobrą sprawę jeszcze ten tydzień muszę mieć takiego rozpędu i już sobie damy radę. A później co? Jakie cele pani sobie stawia? Przede wszystkim być dobrym urzędnikiem i realizować tak zadania urzędu, żeby można powiedzieć, że tak zrobiliśmy wszystko to, co mogliśmy. No, region pani zna doskonale. Zna pani też doskonale ludzi, którzy funkcjonują w regionie. Mm-hmm. Chyba nie będzie trudno. Trudno może nie będzie. Ja się obawiam tylko no, czego? Tak, to, czego się wszyscy obawiamy. Nie daj Boże powodzi. Mamy przed sobą Euro 2012, więc to są problemy, które nas czekają, ponieważ my jesteśmy od tego, żeby chronić, żeby zagwarantować bezpieczeństwo nam wszystkim jako jeden z priorytetów. No więc to będzie na pewno dla nas wyzwaniem dużym, a dla mnie szczególnie. A jeżeli chodzi o euro, widzi pani jakieś tutaj niebezpieczeństwa? Znaczy nie, ja nie widzę niebezpieczeństwa, tylko musimy przed nim być na nie przygotowani, prawda, na różnego rodzaju. Ale to już się wszystko toczy, jakby to wszystko trwa. Pani wchodzi w te tryby w pewnym momencie, tak? Ja nie mówię, że niebezpieczeństwo, czy to się zrealizuje, czy nie, bo na pewno to się odbędzie. Tylko jak ustrzec wszystkich naszych gości, naszych obywateli, którzy będą brali w tym udział i żeby mogli z przyjemnością brać udział w tym wielkim święcie dla nas w końcu. Życzymy wszystkiego dobrego na tym stanowisku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za przyjście do studia. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu bardzo serdecznie za wysłuchanie mnie. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia.